Dzisiaj w Ośrodku Kultury Norwida w jego Artzonie spotkaliśmy się z około 200 dziećmi na imprezie, która nazywa się Obrzędy Wielkiej Nocy i jest prezentowana w cyklu Polski Rok Obrzędowy. Czym musi być wyścielony koszyczek? Serwetką. Co powinno być w koszyczku? Baranek. Serweta w koronkę. I do tego wszystkiego dokładamy dużo pięknego zielonego bukszpanu. Przykrywamy drugą serwetką. Były tutaj dzieci, które miały 5 lat. Górna granica wieku w takim spotkaniu to jest lat 11. To są dzieci, którym pomagamy odkrywać korzenie, ponieważ tak naprawdę wszyscy kiedyś mieszkaliśmy na wsi. I ta kultura ludowa powinna być w naszej świadomości, a najłatwiej ją zaszczepić w świadomości małych właśnie dzieci i to robimy, z upodobaniem to robimy. W Wielki Czwartek zaczyna się męka Pana Jezusa. Przestają dzwonić dzwony. Na wsiach, kiedy trzeba się było jakoś porozumieć, używano terkotek albo kołatek wielkopostnych. Reakcje dzieci są przeróżne, dlatego że one są zaskoczone tym, co widzą, ale w większości bardzo im się to podoba. Są zadziwione, ponieważ te obrzędy często są wesołe, dowcipne również, w związku z tym sprawiają dzieciom ogromną radość. Maja pucherocek, taranowski chłopocek, wylozem na pniocek, z pniocka do dołecka, zabiłem robocka, a z tego robocka baranie owiecka. Dzieci pooglądały również i to wzbudziło ich zachwyt pucheroki. Stwory wielkanocne, które chodzą raz w roku, w Wielkanoc, około godziny 5 rano, miały ze sobą swoje słynne koszyczki, do których zbierały dary. Gospodyni, dajcie jajko albo dwa, za to wam Pan Bóg zdrowie da. A jak mi dacie 5, to będę was wzięć. Będę z tego rod i przyjdę do was na drugi rok. Dziękuję wam, pucheroki, żeście do mnie przyszli, bo przynosicie mi wielkie szczęście. Bóg wam zapłaci. Pokazujemy również dzieciom przepiękną, prywatną kolekcję pisanek. To jest pisanka Richelieu, czyli wydmuszka wycinana wiertłem dentystycznym. To, co ma pan Janusz w ręce, to są pisanki z zalipia, czyli malowane zalipiańskie. To jest pisanka Faberge ze złota, srebra, emali, drogocennych kamieni. Na koniec imprezy wykonujemy palmy wielkanocne. Prezentują je tak, jak w lipnicy murowanej. I widać wtedy w dzieciach ogromną dumę i ogromną radość, że to jest ich palma, ich własna zrobiona palma. Po prostu to wiem, że to jest wielka wartość. Przekazywanie tego, co zanika, bo niestety zwyczaje i obrzędy powoli zanikają. I te tysiące dzieci, które przez wiele lat naszej działalności trafiły tutaj do nas i zetknęły się z kulturą ludową, ma taką małą, maleńką podstawową bazę i może rozwijać tą wiedzę, jeżeli tylko będzie chciała. Oprócz życzeń świątecznych, które sobie nawzajem składamy podczas wspaniałego, cudownego śniadania wielkanocnego, istnieje jeszcze zwyczaj przekazywania sobie tych dobrych życzeń i dobrych słów przy pomocy kartek. Ten zwyczaj znany jest od XIX wieku i oczywiście niestety zanika w związku z tym, że pojawiły się kartki elektroniczne, możliwość wysłania SMS-a. Możemy jeszcze dzisiaj spotkać tych, którzy zbierają kartki różnego rodzaju i to jest bardzo cenna umiejętność gromadzenia przy sobie tak pięknych, tradycyjnych rzeczy jak właśnie kartki. Na tych kartkach świątecznych właśnie przedstawione są te zwyczaje wielkanocne, jak śmigus dyngus, jak sprzedawanie baranków, tutaj przygotowanie do święcenia, koszyczek do święcenia, co się święciło. No myślę, że podobne rzeczy jak teraz, bo tu są i babki, i jajka, i śmigus dyngus, no tutaj się już leją. I wyglądały domy, w którym się mieszkało, te kryte strzechą, drewniane, które trzeba było co roku myć. No oglądając właśnie te widokówki, tak człowiek sobie przypomina, jak to było kiedyś, jak był młody właśnie, jak
jak się bawił, jak się cieszył. Mówi, jak cały mokry był, kilka razy musiał się przebierać. Najmilej to się wspomina jednak te święta w domu rodzinnym, jak człowiek był mały i jak wodę przygotować, gdzie przygotować, żeby zlać, bo to najważniejsze było z rana, żeby wszystkich zlać. No. Ciekawe to, co z tyłu jest. Z 20 roku kartka. Przyjemnego spełnienia świąt, życzy Ela. Kupowałam kartki nie ze względu na to, co było na froncie, tylko to, co było właśnie z tyłu. Są wiersze, litanie, modlitwy. No. Mój małżonek to właśnie uwielbia. Ja kupowałam jakąś kartkę i to pierwsze tośmy czytali, co tam jest napisane. No zbieram widokówki, bo są piękne. No. To jest, mówię, to tak jakbym była w muzeum i oglądała obrazy. No. Ktoś może powiedzieć, po co są obrazy? No. Przenoszą nas w inny świat. To tak jakbyśmy się przenieśli te 100 lat przynajmniej. Przypominają nam to, co było. Widzimy coś, co się tam dzieje. No. Przeważnie te osoby są uśmiechnięte, radosne, niesmutne. Patrząc na te kolory i na tę radość na tych twarzach, no to od razu człowiek się uśmiecha. Piękne są. Chcemy je mieć. Bym chciała mieć wszystkie, jakie są.